Dokładnie. Nikt nie wyszedł na zero, każdy coś złapał, każdy jest zadowolony. Będzie super, elegancki materiał. Siądźcie, oglądajcie, zapraszamy. Bo warto. I polecam. Odcinek się dość zaczyna, no niespokojnie, od kłopotów. Przyjechałem właśnie pod chatę Maćka, bo nie mogę podnieść nóżki od tutaj przyczepki, bo mi się po prostu korka urwała. Będziemy ciąć zaczep, nóżki i będę jechał dalej. Dobra. Ty, z 30 lat mają te śruby, dawaj, tniemy. Ale proszę cię, już próbowałem. Możemy nie tracić czasu, jest jeszcze jasno. Słyszysz? Dawaj gumówką tniemy, no. Ja sobie i tak miałem tą nóżkę nową kupić. Dobra, słuchajcie, dojechałem na miejsce z małymi przebojami, które widzieliście wcześniej. Jest ze mną Lukas Fishing. Siema, Lukas. Siema wszystkim, miło mi poznać Ciebie i w ogóle jestem w szoku, że dojechałeś, bo czekałem na Ciebie, ale mam nadzieję, że dzisiejsza nocka przyniesie fajne efekty, na co bardzo liczę. Chłopie, ta Twoja radiowa dykcja po prostu jest mistrzowska, dlatego jesteśmy na rędzinie, zaczyna lekko padać, przyjechałem przyczepką, tak jak widzicie z tyłu, za chwilę zacznie się rozwijać, chłopaki już są, zaraz przedstawię wszystkich, którzy dzisiaj są na naszym wędkowaniu wspólnym, eleganckim, przy czym już po prostu się ustawiliśmy na rybki tutaj, żeby połapać grube łopaty w nocy. W każdym razie są wszyscy gotowi, zaczynamy nockę i mam nadzieję, że ją spędzicie z nami. Zapraszamy do oglądania. Feather Fanatics i Lukas Fishing. Yo. Jest tutaj Grzesiu z nami też. Siema Grzesiu. Siema Bartek. Jak? No, bo jeszcze wcześniej przyjechaliście. Jak w ogóle? Jeszcze sytuacja? Nie skończyłem nęcić. Nie skończyłeś nęcić? Ale nęcić na grubo? Z robakami, grubo, tak jak mówiłem? Na grubo. Okej, dobra, nie mówimy z jakimi robakami. Lecę dalej. Marcin, mój kolega z osiedla byłego. Będziesz w filmie. Spoko. Jak? Nastroje bojowe. Bardzo dobrze, samo to, że siedzę nad wodą. Dzisiaj jest gierka, tak? O Big Fisha? No, bierzesz udział? Oczywiście. Okay. Dzisiaj się umówiliśmy, że kto złapie największą rybę, to zgarnia. To łącznie będzie chyba 7 dych. Cześć. Także siema. Michał. Siema Michał. I jak? Jakieś wyniki? Coś, jakiś kontakt z rybką? Nie, dopiero to zanęcam, nie? Aha, zanęcisz tak samo jak Grzesiu. No. Okay. I jak? Ty jeszcze też nęcisz? Nie, kolega. Ja kolega nie łowi towarzystwo. Jest z nami Kuba, Jakub Feder. Członek prawie że z zespołu. Mieliśmy startować raz w drużynie. Startujemy we wrześniu. Nigdy nie. Ale co, nie, pierwszy raz walisz nockę od zmierzchu do świtu, tak? Pierwszy raz. Naprawdę. Kuba, to poczekają cię niezapomniane chwile, piękne, giętarskie, zobaczysz zresztą sam. Oto moja miejscówka. Otworzyłem sobie po prostu tylko okienko. Będę patrzył przez to okienko, czy są brania. Tutaj taka latarenka jakby z latarki takiej na naładowanie z sieci. Moje wędeczki. Świetliki. Dwa wysoko kije. Nie wieje, fajna pogoda. Taka trochę cisza przed burzą teraz jest. Okej, okay. Idziemy dalej. I jak Marcin? Jedno jakieś było poszarpnięcie i tyle. Jaka dzisiaj jest technika, taktyka? Na luza. Na luza. Gdzie będzie, to będzie. Ale widzę grubo robaka. Ciemniejsza, no. Był ciemno-brązowa zanęta. Co na haczyku? Biały z kukurydzą. Jaka odległość? O. A jaka odległość? Nie mierzyłem. Michał, jak Michał idzie? Aha, to ty masz Big Fisha aktualnego? No, 32. 32 Kuba przed chwilą. Rozkminiłeś sobie, żeby przy trzcinkach. Tutaj zapraszam cię, kolego. Okay. Sympatyczny, troszeczkę jest bałaganu, jak to w wędkarskim świecie. Ale proszę, rozkminione, rozłożone, elegancko, przemyślane. Przykowany jestem po prostu do tej nocy, żeby sobie spokojnie. W deszczu tu pod kątem, tak fajnie tutaj, wszystko tak, no z głową. No. Kuba zrobił fasolkę dla nas. Jest po pierwszej godzinie, robimy niedługo przerwę. Bez żadnego dodatku. Także. Pyszne, bardzo dobra fasolka. Moja żona robiła. Tak? Żona Kuby robiła zajebistą fasolkę. Dorzuciła bardzo pikantnego. Pozdrawiamy Ewelinę wszyscy. Wszyscy pozdrawiamy Ewelinę. Dobre? Mów. Bardzo dobre. Elegancko. Masterchef Ewelina.
Super. Grzeje żołądek. Pieści podniebienie. Ale. Co tu można jeszcze wiele dodać, nie? Ty showmanie, ty. Marcin ma coś większego wreszcie. Czekaliśmy na taką rybkę dość długo. Mówi, że to chyba będzie big fish. Marcin, wysoko kij, żeby ci się nie urwał ten big fish. I powoli, powoli. Powoli, nie na hama, popuść mu nawet. A ten, a masz podbiorek? Rozłożony masz? Ładny, ładny. Powoli, powoli. Ładny. I co, który metr? A, nie wiesz. No i super. Ty mówisz, że 6 dyszek się przyda, tak? O, może rzeczywiście jednak. Jest, jest big. Jest największy. Dawaj miarę. I to do wody od razu. No. No jak chcesz wypuścić, to tak. Tak, tak. Wyżej. Tu. 55, tak? I poszedł. Cyk. Ale dał nura teraz, o. Dobra. Ja sobie przyczepkę zaraz przestawię bliżej ciebie, żeby nie łazić. Marcin ma następnego. No dzisiaj chyba będziesz czarnym koniem tych tutaj połowów nocnych. Jest? Już pewniejszy hol. O, lepszy niż tamten. Ładny, piękny złoty deszcz. Podamy go tu na płaskie. Można zdjęcie zrobić. Na płaskie. Robimy fotkę pewnie. Ło, 6 dych prawie. Fajny grubas. Ile tam ma? 59. 59. Jak no. Dla mnie. Ładny. Dla mnie wszystko jedno. No, pięknie, pięknie. Tym razem Grzesiu coś ma. Grzesiu, brawo ty! Ładny. Poka rybkę. Weź wyciągnij z kosza, pokaż. No, elegancki. Kuba. Godzina 6.15. No niestety musi się zawijać. Nie, muszę, tylko nie ma siły. I nie ma siły. Także... wystarczy. Debiut nocny Kuby. Pierwszą nockę całą siedział. Twardo. No niestety nocka była cienka, nie brały grube łopaty. Teraz nie, nad ranem zaczęły brać. Grube krąpie brały nam. Krąpie brały, ale nic tu, większego. Noca, później się imprezowo zrobiło i ten. No. Poszedł się spać, nie? No. Bartek zrobił piękną rybkę. Weź nie pompuj. Rzeki zawinięty. O kurwa. Ty mordo, bo to najlepsze brania teraz są. Gdzie? Już, no ty, no Marcin złapał... On wszystko w nocy złapał. Ty, Marcin teraz złapał 59 cm leszcza. No serio, no mam nagranie, pokażę ci? Aż tu leszcza 1,80 m na żywo, nie? Ty Kuba, ty siema jeszcze raz, dzięki, pozdrów żonę, bardzo dobry. Bardzo dobra, fasolka. Zawijasz już? Wstał, kurwa, nie. Bardzo dobra fasolka, powiedz jej. Dobra, no. No. Tu już mamy kulę, teraz robimy własną stylówę. Chłopie, jakie nęcenie w grubach. Prezentuję dobrą technikę, tutaj wędka wysoko, bo tu jest duży spad. Nie wplączę mu się koszyk, ani nie złapię za żadnego zaczepu, jeżeli będzie skracał właśnie tak kąt. Dzisiaj jesteś bezkonkurencyjny, chłopie. To już by była do wagi, to już by była piątak spokojnie by był. 5 kilo już byś miał. Łe! Okładka wędkarstwo moje hopy. Serio. Nawet nie zdążyłem pan pokazać, ale też taki fajny. Wszyscy łowią naokoło mnie, tylko nie ja. Jeszcze mi dali szkołę. Nanęciliście sobie w nocy, a ja przespałem noc. Ja takiego leszczyka. Przed chwileczką złapałem. Miał mnie nagrać Grzesiu, ale taki nieduży, to mówię, dobra, nie nagrywaj. No, poszedł. Następny taki krąpik. Nie, Lukas, dawaj, powiedz teraz
Jakie są teraz wrażenia, twoje przemyślenia przez ten teraz nocy, okres wędkowy? No. Ale chodzi ci o głównie tylko i wyłącznie wędkarstwo czy spotkanie towarzyskie? Wszystko zaraz. Pozytywnie wszystko to odbieram. Jestem miło zaskoczony oczywiście nastawieniem waszym przede wszystkim, tak, do wędkowania. I tym, że organizujecie się w jakiś tam sposób, rzucacie hasło, tak? Nie ma, że ktoś się tam czai, ja nie przyjadę, nie mogę. Zawsze te kilka osób u was się melduje, tak? I jesteście gotowi do wyprawy. Jak nie jesteście gotowi, to już na niej jesteście, tak? Dołączacie bezpośrednio do siebie i zaczynacie sesję wędkarską. To jest bardzo fajne, nie? I myślę, że w tym kierunku też powinno się to wszystko rozwijać, żeby pokazywać to przede wszystkim młodzieży, bo myślę, że to też w tym kierunku robicie, udostępniać to wędkarstwo, żeby nie siedzieć w domu, tak? I tylko je oglądać, a tak naprawdę spędzać czas nad wodą, nie? Bo tak jak ja zawsze wspominam u siebie na kanale, jest to niesamowita, jak to by ująć, niesamowita rzecz, tak? Podjechać sobie na wodę, rozłożyć sobie wędkę, obserwować przyrodę, wodę, tak, spotkać się ze znajomymi, z którymi nie masz w przeciągu tygodnia czasu, bo jest rodzina, jest praca i zwykłe, że tak powiem, zadania, obowiązki codzienne odciągają cię od tego, tak, i jest taki moment, że raz w tygodniu chociaż znajdujesz czas dla siebie, pakujesz się, nic cię nie obchodzi, jest zajawka, wyprawa, cyk. Odłączasz się i je jest elegancko. No dobra, ja kończę, idę męcić, bo sobie tam narobiłem tych wałków. Ja muszę jakąś rybę złapać, bo jak na razie to wszystko nam wszystko wyłapiecie, a ja nie. No dawaj, nęć miejscóweczkę i kurde, ja przyjdę potem do ciebie. Widziałeś amatorsko szczał z procy. Nie? No. Dobra. Jestem taki jeszcze jeden. Kurde, nie mam statywu dzisiaj, więc nie mam jak ustawić. Nie wiem, czy od Lukasa nie pożyczę statywu. Nie wiem, jak nagrać sobie samemu brań. Bo nie są to duże ryby i nie połam nikogo na razie. No, Marcin szaleje, 54 następny teraz. Już nie miałem jak go nagrywać, to przyniósł tutaj, tutaj puścimy. Który to już jest twój? Czwarty, powyżej 50. I tylko same takie złapałeś, tak? Czy jakiś mniejszy? Ale żywy. Oblał cię aż, nie? No i dobra, masz tego. Masz szałerek tak zwany. Zaprezentuj rybkę. No i super, i do wody, nie? Ile? 50 cm. Równiutko. Jak dla mnie. Chciałem wam pokazać, co dostałem od Łukasza z Lucas Fishing. Taki zmielony chleb, który panie po prostu mielą. To jest chleb, który powstaje z cięcia, skrojenia chleba. Zmielony chleb. Tak naprawdę to jest ze wszystkimi ziarnami, ze wszystkimi tymi dodatkami, co są w tych chlebach różnych i tak dalej. Z słonecznikiem, no wszystko, wszystko. Ja już nawet nazwałem sobie po swojemu ten dodatek chlebowa mielonka. I takie coś chciałem wam zaprezentować. No nie, no dzisiaj deklasacja typowo. Chłopie. Jeszcze nie gotowy? Jeszcze nie gotowy. A te z rana są silniejsze. Najedzone, że silniejsze. Ładna rybka. Piękna rybka. Idziesz na rekord chyba dzisiaj. Chyba dzisiaj walniesz PB. Personal best. 89, czy on tam miał, to był mój największy. Już? To ten jest jeszcze chyba lepszy. Nie? Co? Z 6 dyszek ma, tak na moje oko. Dawaj miarkę. Miarkowy. Prawie, kurde, 50 znowu, 9. Co? 58, no. I tak grube. Na grubo. Dzisiaj jest na grubo. Tylko czyste wędkarstwo, ale masz dzisiaj brawo. Dzień. Chłopie. Już 12 kilo będzie. Same przekleństwa na filmie dane. Ma być realistycznie, ale ładny. Wszystkie podrapane. Elegancki. Już parę kilo był.
Słyszałem o dobrych wieściach swojego stanowiska. O dobrych wieściach? No. No, przyszedł jakiś leszcz w końcu po nocce. Musiałem wyratować, tak, tą całą sytuację, bo no niestety widziałeś, tak, co chłopaki porobili, jakie piękne sztuki powyciągali, a Lukas Fishing jak zwykle zatrzymał się na drobnicy, bo ja jestem miłośnikiem drobnicy i będę zawsze ją wędkował. Ale zmieniło się to trochę dzisiaj. Złowiłem suma prawie 50 cm, chyba 48 wow. Dokładnie miał. Będzie na filmie u Ciebie? Jest na filmie. Musimy koniecznie oglądać. Pamiętajcie, tak. Subskrybujcie kanał Fishing. Właśnie, jeszcze raz Lukas Fishing. Zachęcam do subskrypcji i śledzenia mojego kanału. Już wkrótce może będzie nowy kanał w połączeniu z Feder Fanatic. O całkiem innej tematyce, ale na razie nie zapeszamy. Nie zdradzamy szczegółów. Zostało nam dużo spraw technicznych do omówienia. Ale powolutku, małą rzeczką doskrobiemy się, być może nie sukcesu, ale satysfakcji z wędkowania. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie i zachęcam do subskrypcji. Dawaj, dawaj go twardo. Może sumik mały. Dawaj, dawaj, bo już go byś tam nie przeciągnął. Dobra, stój. Jest na wprost ciebie. Jest sum. Sum? Nie, lesz. Wow. Idę po podbierach. Mamy to, mamy to. Wow. Silny, nie ma chyba. Wow. Nie. Co, myślisz, że on taki waleczny po prostu? No. Popuść na kabłągu. Popuść na kabłągu tam. Bo mu połamie szczytówkę. Wow, kurde. Ziomuś. Nie no, to już jest twoja życiowa na bank. Myślisz? Na bank. Idę po miarkę. Zapięty, zapyszki. Jezu. Poga? Poczekaj, nie odhaczaj. Pokażemy widzom. Ale inny haczyk jest. Poczekaj, poczekaj, zostaw, zostaw, czekaj. Leciuteńko. Popatrzcie. Przyłożyliśmy miarkę, żeby nie było od początku płetwy. 60 cm, jak dla mnie, rekord tutaj, osobisty Marcina. Dzisiaj 3 razy pobity. 58, 59, 60. Jak się czujesz? Rewelacyjnie. Zadowolony? Oczywiście. Wreszcie mi przypadł jakiś większy. No jest taki... No ale dzisiaj coś większego miałeś? Nie, to jest pierwszy. Marcin już 8 ten ma, nie? Tak, tam znowu, kolejny. Ale ten to jest, kurde, albo mi się tak ciężko po prostu holuje, albo ma około 60. Bam. Bam, bam, bam. Aż taki złoty, nie? Dam radę, wszystko dam. Ale zapięty za samą tą, za samą wareczkę. Chrostka jeszcze ma cały jest szorstki. Okej, okay, mój to jest gdzieś około 55-54 cm. Dobra, a dawaj ty, twój kładź. Twój jest większy. O, jest, 57, tak patrzyłem teraz. 57-8, no, dobra, a, krosty ma, rzeczywiście. Warto to nagrać, warto to nagrać, zobacz te krosty jeszcze. Przybliżenie. Dawaj. Jeden poszedł, daję tego drugiego też. Proszę, nie zdeptać. Uważaj, bo tu jest żyłka. Widzę. Zahaczyła. Tylko czyste wędkarstwo, słuchajcie. Piona, gratuluję. Dzięki. Tą, słuchajcie, moi mili, rybkę dobierzemy tak o... Bo mi się nawet nie chce moczyć podbieraka. Dzisiaj biorą tak grube ryby. Chodź tu, dziecko. Biorą tak grube ryby, że nie ma czasu na pierdoły. Słuchajcie, taki leszczyk, zobaczcie, o około 30 cm. To jest dzisiaj mała ryba, słuchajcie. To jest mała ryba. Ta. Marcinowi biorą plus 50, ja złowiłem 50 chyba 4, tak? Marcin dzisiaj rekordowo 60. No coś niesamowitego się dzisiaj dzieje nad tą wodą. Jest coś dzisiaj magicznego.
jest klimat, woda płynie, pięknie biorą ryby, duże, eleganckie łopaty, czego chcieć więcej, mnóstwo ludzi. Co prawda nie aż tak często, ale w odstępach takich do 15 minut tak. Normalnie jest branie. Jest branie i no Marcin to jak już ma branie to coś grubego, my tak różnie na razie, także jedziemy dalej. Okazuje się, że nocka niekoniecznie, tylko poranek. Co się stało? Złamałeś podbierak na tym leszczu? No, przeciążenie materiału. Za gruby u nas. Przeciążenie materiału. Który to już jest dzisiaj twój? 9. Nie, dziewięć leszczy powyżej 50. Zobaczcie jakiego następnego. Złoty medalista, nie? Zobaczcie. To jest po prostu... No ja to... Taktyka, to taki, jest to. Taki, taktyka. Gratuluję. Tak. Takich grubych leszczy naraz to... No to już go zmierzmy, jak go tak trzymamy, 50. Nie? Gdzie masz miareczkę? Na blacie... Na blacie w kombinacie. Tak nie będzie widać. 54. Wypuszczaj. Zobaczcie tutaj, Marcin. Podejdź tutaj bliżej. 10 leszcza to jest najmniejszy jego leszcz dzisiaj. Także jeżeli chcecie kiedykolwiek jeszcze połowić z Marcinem, dajcie łapkę w górę, powiecie, że fajny film, że jest fajny wędkarz i będziemy nagrywać ja. Więcej odcinków. Ja będę częściej na ryby chodzić. A on będzie zmotywowany, żeby częściej na ryby się ze mną umawiać, bo umawiamy się cały czas, a spotykamy się nad wodą bardzo rzadko. Mam nadzieję, że to kiedyś zmieni. Super kiedyś się łowiło, Marcin, i powracamy do starych. Starych nawyków, starych wyjazdów wędkarskich. Dobra, wypuszczamy. Co, leś na obiad pójdzie? Nie, obiad nie. Tak na zewnątrz grybkę. Poczekaj, Lukas. A wie pan, jak ta przygrywka rośnie? Lat? Taka, 60-centymetrowa? Bo strasznie długo się odradza taka populacja, prawie 8 lat. Także szkoda zabierać takie ryby. To się nagrywa? No. Dramat, powtórzę wam to. Pan tego leszcza zabiera na obiad? Nie, na przekąskę. Kochani, dramat. Po prostu to jest dla mnie dramat. Mam świadka. Nie wiem, jak mam do tego się odnieść, ale po prostu... Nie, czyste wędkarstwo. Pozdrawiam, Lukas Fishing. Taki okonek na otarcie łez dzisiaj. Na koniec. Teraz się zwijamy, jakieś zakończenie i do domu. Pora na małe podsumowanie. Tutaj zostaliśmy we dwójkę, tylko w sumie z Lukasem nad Odrę. Wszyscy inni już pojechali, zawinęli się. Ogólnie wyniki na grubo, ale stacjonarnie, stanowiskowo. Marcin złapał 10 grubych leszczy powyżej 50, najwyższy, największy 60 cm. Ja jednego większego i 3 mniejsze. Ogólnie Jaspa w nocy nie brało. Rano zaczęło się ładne branie, grube lechy. I to tyle, mówiąc z dzisiejszej nocy, która zakończyła się, tak jak Bartek powiedział. Ja na dokładkę mogę dorzucić, że złowiłem suma i leszcza około 30 cm, który też będzie pewnie na filmie. Także wyratowałem swoją sytuację i myślę, że jest dobrze. My. Ciao. Tylko czyste wędkarstwo, trzymajcie się. Yo. Feather Fanatics i... Lukas Fishing. Hello.